Dzień dobry. Po omówieniu szczegółowo technologii zastosowanej w rzepaku ozimym, w zbożach ozimych i jarych, przyszedł czas na kukurydzę. Kukurydza, jej areał sukcesywnie rośnie, stąd też jest ważną uprawą w państwa gospodarstwach, zarówno w użytkowaniu na ziarno, jak i w użytkowaniu na paszę pośrednio, czy do przygotowania kiszonki. Oferta ciechsarzyna w stosowaniu w kukurydzy obejmuje herbicydy. Herbicydy są najczęściej stosowaną grupą środków ochrony roślin w kukurydzy. Budujemy sukcesywnie naszą ofertę skierowaną do państwa w uprawie kukurydzy. Zaczynaliśmy od Nikosaru 060 OD, który zyskiwał z roku na rok coraz większą popularność. Kolejne produkty jak Juzan zawierający substancję aktywną mezotrion, aż w końcu nasz według nas bardzo ważny produkt skierowany do plantatorów kukurydzy, Tezosar. Dlaczego bardzo ważny, proszę państwa? Dlatego, że Tezosar jest to jedyny produkt solo dostępny na rynku polskim, który zawiera terbutylazynę, czyli substancję aktywną o ponadprzeciętnym działaniu doglebowym. Wspomniałem, że Tezosar jest bardzo ważny. Oprócz działa bardzo dobrego działania doglebowego i przedłużonej ochrony przed wschodami chwastów, sam produkt daje możliwość elastycznego zastosowania. Co to znaczy? Zastosowania wtedy, kiedy są bardzo dobre warunki, bądź też kiedy preferują państwo zabieg. Tezosar może być z powodzeniem stosowany zarówno w wariancie przed wschodami kukurydzy, jak i po wschodach kukurydzy. Jednak należy pamiętać o tym, że sama substancja aktywna terbutylazyna wymaga wsparcia. Wsparcia w kierunku zwalczania chwastów jednoliściennych. Jeżeli decydujemy się na zabieg przed wschodami rośliny uprawnej, Tezosar warto rekomendować w rozwiązaniu z substancją aktywną esmetolachlor. Natomiast jeżeli decydujemy się na zabieg powschodowy w fazie optymalnej według różnych danych dla zabiegów kukurydzy, czyli 2-4 liście rośliny uprawnej, wówczas należy go zastosować z innym partnerem. I wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom skutecznej i efektywnej ochrony herbicydowej, stworzyliśmy pak handlowy Tezosar Extra Box, którego osią jest wspomniany wcześniej Tezosar i produkty, które rozszerzają spektrum zwalczanych chwastów, jak Nikosar czy Juzan. Takie połączenie umożliwia zwalczenie bardzo szerokiego spektrum chwastów, tych najbardziej uciążliwych w uprawie kukurydzy, czyli komosy białej, chwastnicy jednostronnej, ale też chwastów ciepłolubnych, takich jak szarłat czy psianka czarna. Co daje państwu zastosowanie Tezosar Extra Box? Jest to przede wszystkim efektywność. Efektywność, czyli skuteczna eliminacja chwastów praktycznie bez względu na warunki towarzyszące. Dlaczego możemy uzyskać szerokie spektrum zwalczanych chwastów? Dzięki połączeniu trzech substancji aktywnych o różnych mechanizmach działania oraz o różnym sposobie i uzupełniającym się sposobie pobierania substancji aktywnej przez chwasty. I tak, Tezosar, bardzo często wspominany przeze mnie, pobierany jest głównie przez korzenie chwastów. Nikosar natomiast pobierany jest przez liście chwastów, a Juzan i zawarta w nim substancja aktywna mezotrion pobierany jest zarówno przez liście, jak i korzenie chwastów. Takie wzajemnie uzupełniające działanie umożliwia uzyskanie bardzo dobrej skuteczności chwastobójczej w stosunku do szerokiego spektrum chwastów, w tym tych najbardziej uciążliwych z punktu widzenia rolnika, czy z punktu widzenia prowadzenia plantacji, jak chwastnica jednostronna, komosa biała, chwasty ciepłolubne, szarłat szorstki, psianka, czy też rdesty, w tym rdest powojowaty, zwany również rdestówką powojową. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy za to, że poświęciliście nam swój czas, w którym mogliście zapoznać się z oferowanymi przez ciechsarzyna technologiami, które mogą być zastosowane zarówno w uprawie zbóż jarych, jak i ozimych,
rzepaku ozimy, jak i kukurydzy. To nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o rozwój oferty produktowej. Będziemy rozwijali nasze produkty, o czym będziemy informowali Państwa na bieżąco, ale również efekty stosowania, efekty polowe będą na bieżąco relacjonowane zarówno na Facebooku, jak i w naszych innych kanałach. Dlatego zachęcam nas do śledzenia nas w mediach społecznościowych. Jeszcze raz dziękuję bardzo i do usłyszenia.